Tak. Dokładnie tak to działa. .531380, a drugie sprzętem 19,840-849. Jest to Miszewko strzałkowskie, 986 metrów pod ziemią. I tam jest 50% elit parchatych w Polsce. On odciągnie energię, szuka następnego źródła energii. Jest człowiekiem niecierpliwym. Już nie ma cierpliwości do życia w tak zwariowanym mikrokosmosie, w którym się znajduje. Niedobrze. Tak. To zaczyna być małym wampirkiem i ciągnie energię tak z innym narządem. Tak, dokładnie. Też... Łysy karzeł jest w tej chwili rybą. Był były szef, a miałem go za dobrego człowieka. Opiekował się kotami i tak dalej, śmegołowego. Wiecie co? To jest wszystko bzdura. Nie ma innej możliwości. Wysyłam częstotliwości, bo ona będzie osłabiony. Jestem w Krakowie. Sam nie chcę wierzyć temu, co się dzieje. Oberwałem od wczoraj kilka razy jakimś nowym rodzajem broni elektromagnetycznej, być może torsyjnej, ledwo mówię, która paraliżuje głowę. I to jest coś gorszego niż 5G. Moją rolą jest służyć całemu mikrokosmosowi. Tutaj usta, najpierw zaczyna od ust, od lewej ręki. Idzie lewa noga, potem na całe ciało. Tylko, że przykrycie się kocem aluminiowym bardzo pomaga, schowanie się do piwnicy bardzo pomaga. Właśnie przed chwileczką byłem w piwnicy, żeby uniknąć przykrych skutków ataku. Na razie na mnie to jest atak, ale będziecie wszyscy zaatakowani za parę dni, poczujecie wszyscy. To nie mają częstotliwości, muszą zwiększyć moc, żeby mnie dopaść, bo ta moc nie wystarczy. Ja nabieram energii cały czas. I teraz dzwonimy, jak to wygląda, ewentualnie stan zdrowia naszego pana Marka Podleckiego. Jaka diagnoza jest, jeżeli chodzi o mnie? Proszę? Jaka diagnoza, jeżeli chodzi o mnie? Głowa. Głowa? Troszeczkę są problemy. No to właśnie. Także ci na głowę siadło. Jak się usuwa te blokady? Tu trzeba je energetycznie poprzez masaż rozblokowywać, nie? Czasem tak robię, że mi sami dzwonię i robię zaraz masaż energetyczny. Czym jest ta przestrzeń, to powiem może w dłuższym wywiadzie. Jest to po prostu przestrzeń z wyższego poziomu. Dochodzę do prawdy. Stąd te kpiny, stąd te wyzwiska na mnie, stąd próba zniszczenia, ataki nocne i tak dalej, szukają mnie. Praktycznie połowę swojej energii poświęcają na szukanie mnie, a oni mnie nie mogą znaleźć, gdyż ja jestem na innej planecie. Wiem, mój drogi przyjacielu, podaruję ci diamentową kulę. Być może zawarta w niej moc przyda ci się w tej rozpoczynającej się właśnie przygodzie. Pamiętaj o naszych zaklęciach. No i... Łupaczka jebany. Otaczają mi, tak? Kurwa, zaraz nie pokażę. Havana gila, Havana gila, Havana gila, Venus macha. Havana gila, Havana gila, Havana gila, Venus macha. I w tej chwili dochodzę do siebie. Uciekłem im, mają tak uszkodzone dusze i podpoziomy, że no nie są do zregenerowania przez najlepszy do parchatów.